tym wideo przyjrzymy się plusom i minusom kupowania mieszkania na kredyt hipoteczny lub jego wynajmu. Zobaczymy, co bardziej się opłaca, jak również policzymy koszty inwestycji w zależności od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zakup nowego mieszkania, jak również sama przeprowadzka na swoje, to jeden z najważniejszych kroków w życiu każdego człowieka. Warto dokładnie zastanowić się nad tym krokiem, aby w kolejnych latach naszego życia nie żałować raz podjętej decyzji, którą ciężko jest nam później zmienić. Decydując się na przeprowadzkę, mamy do wyboru trzy wyjścia. Możemy kupić mieszkanie za gotówkę i zacząć je spokojnie urządzać w naszym stylu. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ większość z nas nie posiada odpowiedniej sumy pieniędzy, która pozwalałaby na podjęcie tego kroku. Drugą z opcji, jakie są dostępne, jest wzięcie kredytu hipotecznego na zakup naszego nowego mieszkania i spłacanie tegoż zobowiązania przez kolejne 20 lub 30 lat w zależności od wysokości kredytu. Trzecią opcją jest wynajem mieszkania i opłata czynszu najmu w zamian za możliwość korzystania z danej nieruchomości. W tym wideo przyjrzymy się oczywiście opcji numer 2 i 3. Przyjrzyjmy się więc plusom i minusom każdego z tych rozwiązań. Wynajmując mieszkanie, nie musimy posiadać zarówno zdolności kredytowej, jak również wkładu własnego, który jest obowiązkowy w przypadku kredytów hipotecznych. Jedyną wpłatą, którą musimy wnieść na początku, jest kaucja wynosząca zazwyczaj równowartość wysokości jednego miesięcznego czynszu. Oprócz tego wynajem zrzuca z nas ciężar remontów naszego mieszkania, które, co tu dużo mówić, najzwyczajniej w świecie się zużywa podczas kolejnych lat eksploatacji. Koszt kompleksowego remontu mieszkania to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku wynajmu możemy po prostu zmienić lokal, w którym aktualnie mieszkamy. Wynajem daje nam też pewien poziom mobilności. W przypadku, kiedy na przykład zmieniamy pracę i musimy przeprowadzić się do innego miasta, zmiana naszego dotychczasowego lokum jest rzeczą bardzo prostą. Tak samo sprawa ma się, kiedy z błogosławionego stanu kawalerskiego stajemy się mężem, a nasza żona spodziewa się bliźniaków. W takim przypadku kawalerka, która była dotąd znakomitym rozwiązaniem, staje się po prostu za ciasna i musimy najzwyczajniej w świecie poszukać czegoś większego. W drugą stronę, kiedy nasze dzieci wyfruną z rodzinnego gniazda, 80-metrowe mieszkanie nie jest już nam potrzebne i warto zmniejszyć opłaty i sam metraż. W przypadku kredytu hipotecznego nie możemy zrobić nic i musimy pozostać tam, gdzie jesteśmy, aż do momentu spłaty zobowiązania. Jak widać, wynajem posiada wiele plusów. Teraz czas porozmawiać o jego wadach. Pierwszym minusem wynajmu jest oczywiście fakt, że w tym przypadku, ile lat byśmy nie płacili rat wynajmu, nigdy nie nabędziemy prawa do własności danego mieszkania. W związku z tym całe nasze życie nie mieszkamy na swoim. W przypadku kredytu hipotecznego, spłacając raty do końca, nabędziemy prawo do danej nieruchomości, którą możemy sprzedać lub wynająć. W związku z tym kredyt hipoteczny w tym przypadku jest pewnego rodzaju inwestycją długoterminową. Oprócz tego, wynajmując mieszkanie, zawsze musimy liczyć się z tym, że dana osoba, od której wynajmujemy mieszkanie, może po prostu nas z niego wyrzucić, jeżeli nie będziemy płacić czynszu. W przypadku, kiedy mamy problemy finansowe, możemy więc bardzo łatwo wylądować pod przysłowiowym mostem. Jeżeli natomiast chodzi o kupno mieszkania za pomocą kredytu hipotecznego, to w tej sytuacji wiemy, że spłacając raty kredytu przybliżamy się do objęcia w posiadanie konkretnej nieruchomości, która będzie miała określoną wartość. Plusem kredytu hipotecznego jest również niższy miesięczny koszt, jaki musimy ponieść w porównaniu do tej samej sytuacji, kiedy byśmy wynajmowali mieszkanie. W tej chwili abstrahuję od kosztów okołokredytowych, jak również samych remontów. Miesięcznie bardziej opłaca się spłacać kredyt niż wynajmować mieszkanie. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Wynajem mieszkania w Krakowie o powierzchni około 50 m2 to koszt rzędu około 1400 zł plus media. Takie mieszkanie kosztuje od 250 do 300 tysięcy zł w zależności od położenia. Jeżeli takowe mieszkanie chcielibyśmy kupić na kredyt, to miesięczna rata kredytu hipotecznego wziętego na 25 lat wyniosłaby około 1000 zł. W związku z tym zapłacilibyśmy znacznie mniej. Czas na minusy kupowania mieszkań na kredyt. Pierwszym jest oczywiście fakt, że nasz kredyt musimy wziąć na bardzo długi okres czasu. 20 czy też 30 lat to okres, w którym praktycznie wszystko w życiu człowieka może się zmienić. Praca, status społeczny i cywilny, ilość członków rodziny to tylko kilka ze zmiennych, jakie mogą się nam przytrafić podczas okresu kredytowania. Dlatego w tym miejscu zachęcam wszystkie osoby, które zastanawiają się nad wzięciem kredytu hipotecznego, do po pierwsze zgromadzenia jak największej ilości gotówki na wkład początkowy, jak również jak najszybszego spłacenia kredytu. Dlaczego? Zobaczcie, 20 lat temu stopy procentowe wynosiły aż 14%.
Dziś jest to jedynie 1,5%, czyli 10 razy mniej. Czy widzicie, jak wiele zmieniło się przez 20 lat? A na właśnie taki okres podpisujemy nasze umowy na kredyt hipoteczny. Na chwilę obecną stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskim poziomie. Czas ten trwa w najlepsze już 4 rok z rzędu. Niemniej jednak ta sytuacja nie może utrzymywać się w nieskończoność. Dlatego bardzo proszę Was o rozwagę w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w Waszym życiu. Kolejnym minusem kredytów hipotecznych jest fakt, że ceny nieruchomości wbrew pozorom nie zawsze idą w górę. W związku z tym czasami może okazać się, że nieruchomość kupiona na tzw. górce cenowej po okresie spłaty może kosztować znacznie mniej niż w momencie kupna. Osobiście uważam, że na chwilę obecną ceny nieruchomości znajdują się na bardzo wysokim poziomie, który nie będzie utrzymywał się w nieskończoność i ceny mieszkań po prostu pójdą w dół. Wzrost liczby nowych mieszkań w Polsce, demografia naszego kraju, jak również możliwość podniesienia stóp procentowych w niedługim okresie czasu może spowodować, że mieszkania zaczną po prostu tanieć. Dla osób, które wzięły kredyty hipoteczne, ta sytuacja nic nie zmienia, ponieważ płacą one ratę od wysokości ceny nieruchomości w dniu podpisania umowy. Może więc okazać się, że mieszkanie, które w 2019 roku kosztowało 300 tysięcy złotych, za 20 lat może kosztować 250 tysięcy złotych. Kolejnym minusem mieszkania na kredyt versus najem jest wcześniej wspomniany koszt remontów i bieżących napraw, jakie każde mieszkanie musi przejść od czasu do czasu. Remont łazienki czy też kuchni to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, który każdy posiadacz nieruchomości musi ponieść raz na 15-20 lat. W związku z tym w okresie kredytowania każdego czeka taki wydatek. Jak widać, zarówno wynajem, jak również kupno mieszkania na kredyt mają swoje plusy i minusy. Jeżeli osobiście miałbym wybierać spośród tych dwóch opcji, wybrałbym tą trzecią, czyli zakup mieszkania za gotówkę. Jestem jednak niesamowicie ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Wynajem czy też kredyt hipoteczny? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, do czego bardziej się skłaniacie. Ponadto zachęcam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym, obejrzenia innych moich materiałów, jak również subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz i zaznaczenia ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.